Tuż przy samej ulicy stoi opuszczony domek prawie 30 lat temu. Zobaczycie sami, jakie tutaj są przedmioty. Gazety z najmniejszą datą 1974. Co to jest? IBM. Jakiś sprzęt do komputera, ale mega stary. Ciężko powiedzieć, coś w środku. Być może papiery jakieś. Tutaj chyba twardy dysk. Może być twardy dysk. W tym akurat pomieszczeniu jest trochę elektroniki. Płyt CD, które widzicie tam. A to co jest? Maszyna do pisania. Jeszcze działa. Szkoda, że nie mamy papieru. Płyty CD. Ciekawe, co na nich jest. A tutaj mamy... Tutaj mamy kawę. O, jest kawa. Zobaczymy. Zobaczymy, jaką ma datę. Kurde. Nigdzie nie widzę daty. Czyżby na kawie nie było? Nie no, musi być. Nie ma. Dobra. Spróbujemy te daty ustalić w innych pomieszczeniach. Tylko, że tutaj to jest chyba najbardziej zachowane pomieszczenie. W górze coś jeszcze jest. Kolejne twarde dyski. Ciekawe, jaką mają pojemność. Made in Japan. Stacja dysków to jest. A to? To będzie twardziel. Co my tu jeszcze mamy fajnego? Klawiatury stare. Dobra. Idziemy zobaczyć dalej. Spróbuję znaleźć jakiś kalendarz, który potwierdzi tą datę. Zobaczymy najpierw, co jest na dole. Tutaj też widzimy komputery. Najprawdopodobniej ktoś się zajmował komputerami. O kurde. Faktycznie może być opuszczony 30 lat temu. Zobaczcie, jaka demolka. To wszystko jest tynk i tapeta, które pospadały z góry. Normalnie to tutaj nie ma żadnej dewastacji. Lodówka. Pusta. Tutaj też pusta. Szkoda, że nie ma żadnych produktów. O kurde, tu jest maszyna. Phoenix. Tak. Kurde, takiej nie widziałem jeszcze. Tutaj się już zawaliła pod własnym ciężarem komoda. O, i stare radio jest. Saba. Zejście do piwnicy. Dobra, to jak będę wracał, to zejdziemy jeszcze do piwnicy.
Sprawdzimy, co tutaj jest. Kuchnia. O, jest młynek do kawy, a tam tyle kawy się marnuje. Piecyk. I gigantyczny krzyż. Natura pochłania cały teren. Tutaj mamy małą studnię. Jest i studnia. O kurde. Jeszcze jest woda. Wow. Auto. Ford Escort. Jeden czy silnik. O kurde. Tego się nie spodziewałem. W środku nawet zadbany. Prócz tego, że go zjada pleśń i grzyby, a niebawem już rdza. Jest i Ford Escort. Mała myszka spierdzieliła. Mówiłem, żeby się nie bały. Taczka, a tutaj co? Nagromadzone gazety i różne inne rzeczy przez lata. Tutaj już wyjście na zewnątrz. Dobra, tuż obok stoi dom, także muszę być cicho. Idziemy teraz do piwnicy. Nic nie wiem o właścicielach. Wiem tylko, że 30 lat temu został opuszczony dom. Z jakiego powodu, ciężko mi powiedzieć. Obym ich nie znalazł w piwnicy. Bo nie wygląda tu ciekawie. Innego. Nie wiem, co tam dalej jest i chyba nie będę tam szedł. Dobra, chodźmy na górę. Thank you.
kurde. Przegnite stopnie. Do tego stopnia, że wpadły do środka. I mamy pierwszy pokój. O kurczaczek, tutaj też demolka. Mamy sypialnię. Wszystko, co zostało po właścicielach, to kilka przedmiotów o niewielkiej wartości. Zobaczcie, samo się odkleja. Wow, ale sprzęt! Kurde, takiego wózka jeszcze nie widziałem. Ile on może mieć lat? Ciekawe, czy hula normalnie jeździ. Aż niemożliwe. A tu byliśmy przed chwilą na dole. Wow, ale ładny piecyk. To jest Westfalka. Tylko taka miniaturowa. Super sprawa. No, bardzo fajny. Kilka fajnych rzeczy zostało. I wejście na poddasze. Ale chyba nie ma sensu tam wchodzić. Mamy jeszcze piętro chyba. O kurczaczek, faktycznie. Znowu elektronika, komputery. O, i kolejny pokój. Sypialnia. O kurde. Też już tapety odeszły od ściany. Przestało się między nimi kleić. Gazeta. Jaki rok? Nie ma tutaj nigdzie. Jest. 1976 rok. No spoko. Tutaj chyba kolekcjonował. O kurde. Kogo wam przypomina ten gościu? Musical Express. Nie, niemożliwe. Spróbujemy coś więcej ustalić. No, gdzie jest ten pan z wąsikiem? Dobra. Nieważne. Idziemy dalej. Chociaż nie wiem, czy jeszcze coś tutaj jest. Wejście na samą górę. Dechy przegnite. Nie sądzę, żeby tam coś było fajnego.
talerzyk. Jest strasznie ciepło. Dobra. Trzeba zejść na dół. I powoli kierować się do wyjścia. W tych drzwiach pożegnam się już z wami i do zobaczenia za tydzień w piątek.